W takich momentach, gdzie obejrzymy film, obejrzymy sztukę, obejrzymy rekonstrukcję jakichś wydarzeń, zawsze jest czas na refleksję, zawsze jest czas na kilka słów, ale czasami te słowa przychodzą z taką pewną trudnością. Myślę, że dzisiaj też tak jest, bo przecież ten film wszystko, mam wrażenie, powiedział, wszystko pokazał. Możemy rozmawiać o treści, możemy rozmawiać o jego formie. Postaram się połączyć te dwa wątki w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Oczywiście taka dyskusja nie jest możliwa bez udziału również nas wszystkich, więc chciałbym Państwa prosić już teraz, żebyście Państwo się zastanowili, bo być może i Wasza refleksja powinna tu wybrzmieć i Wasze uwagi powinny się tutaj pojawić, może również pytania, więc oczywiście zaplanowałem taką część, w której byśmy wszyscy mogli podzielić się własnymi refleksjami. Proszę Państwa, padły te słowa na końcu tego filmu, że Michniów jest symbolem, że Michniów jest symbolem pacyfikacji. Pytanie oczywiście, o na ile to słowo powinniśmy dalej używać. Tu pani profesor Magdalena Gawin zwróciła na to uwagę. Wielu miejscowości, nie tylko zresztą polskich, ale zacznę od pytania do pana Adama Gryczmana. W tym filmie padają takie słowa, że trzeba tą historię opowiedzieć na nowo, odkryć na nowo. Dlaczego zdecydował się pan, żeby tą historię opowiedzieć na nowo? Chociaż ja będę tutaj starał się być w opozycji. Czy Michniów jest nieznany? Spojrzałem do podstawy programowej Liceum Ogólnokształcącego. Literalnie Michniów jest wskazany, że musi być w każdej książce, w każdym podręczniku słowo Michniowi. Mamy, co znakomicie w tym filmie wybrzmiało, było świetną puentą całej opowieści, mamy święto państwowe, które wprost odnosi się do Michniowa. Ale od niedawna. Od niedawna, ale się odnosi. Więc chciałbym zapytać, tak jak powiedziałem, moją rolą jest zadawanie takich pytań, nawet jeżeli domyślam się odpowiedzi, to jednak chciałbym to usłyszeć od człowieka, który stał za tym projektem, który doprowadził do bardzo rzeczywiście znaczącego sukcesu, bo pokazał tą historię nam, którzy wielokrotnie pewnie mogliśmy powiedzieć, że znaliśmy tą historię, obejrzeliśmy ją na pewno z wielkim zaciekawieniem, przynajmniej tak było w moim przypadku. Dlaczego? Być może ten film chciał pokazać coś, co jednak jest bardzo mało znane. Pan mówi o tym, że jest w podstawie programowej, natomiast ja rozpoczynając starania i podejmując decyzję o tym filmie, o produkcji tego filmu, stało się to w ogóle przez przypadek, tak jak tutaj na początku filmu pokazuje przypadek, czyli udział w giełdzie, na której zawsze zaopatrujemy się jako grupa rekonstrukcyjna, dlatego że jestem założycielem grupy rekonstrukcyjnej imienia generała Maczka. Ten zakup tej lornetki spowodował to, że miałem kontakt z panem Materkiem. Pan Materek, który sprzedał mi tę lornetkę, to jest nazwisko bardzo znane w Michniowie. Na tej tablicy z nazwiskami ofiar jest 29 osób o nazwisku Materek. Chyba największa ilość z jednej rodziny, która właśnie straciła życie w tej tragedii. Ale samo to wydarzenie jest bardzo mało znane. Bo odnoszę się do pana pytania. Ja rozmawiałem na ten temat już po zakupie lornetki. Oczywiście pan Materek, jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest taka osoba. Jak sprzedawał mi tę lornetkę, mówi, przystąpiłem do targu, jak to na giełdzie, po usłyszeniu ceny. I pan Materek powiedział tak, jakby pan wiedział, co to jest za lornetka, to by się pan ze mną nie targował.
Ja to wziąłem w taki sposób troszkę lekki, bo na giełdzie różne się rzeczy, zwłaszcza od sprzedających, słyszy, co to było, gdzie, z czym miało związek i tak dalej. Ale po jakimś czasie pan Materek zadzwonił do mnie, zaprosił mnie do siebie, zapytałem, gdzie mam przyjechać. Mówi, do Michniowa. Ja panu mówiłem, że do Michniowa, że to jest wszystko związane z Michniowem. Powiedziałem o tym koledze, który jest nauczycielem historii i nawet on niewiele wiedział na ten temat. Dlatego cały czas pan twierdzi, że to jest w postawie programowej, że o tym się ludzie uczą, ale nikt nie wiedział, co to jest za miejscowość. Ten kolega mój słyszał o tym, ale też niewiele. Mówi, chodź pojedziemy, zobaczymy, sprawdzimy. Zajechaliśmy tam do pana Materka. Pan Materek pokazywał nam miejsca, gdzie zginęła jego babcia, miejsca związane z tymi stodołami spalonymi. I to właśnie wtedy zapadła decyzja. Skoro my, zajmujący się w jakiś sposób historią, jesteśmy w grupie rekonstrukcyjnej, mamy tak blade, można powiedzieć, pojęcie. Osoby, którym mówiliśmy o tym, no właściwie nie wiedziały, szukały dopiero w Wikipedii, więc postanowiliśmy nakręcić film, upamiętnić to i jakoś szerzej to rozpowszechnić. Z tym, że no, nie mieliśmy takich planów dużych. Początek to był, miał być to film, który miał być takim materiałem edukacyjnym dla szkół, dla uczniów. Szkół, no raczej średnich już niż podstawowych, chociaż może ostatnie klasy też może też mogłyby to zrozumieć. Ale w miarę rozwijania się tego eventu okazało się, że no, apetyty rosną, dołożyliśmy sceny fabularne, które wtedy nie braliśmy pod uwagę. Oczywiście podniosło to koszty, ale coraz bardziej nam się to podobało i skończyliśmy film, właściwie już będący no, pełnometrażowym dokumentem fabularyzowanym. No i potem kwestia tylko była zainteresowania kogoś, żeby to można było rozpowszechnić. W tym nam pomógł właśnie tutaj Sławek z Ostoi Tradycji. tak samo ktoś nam też pozwolił, wysłał link do tego filmu do Telewizji Polskiej. No a tak się dobrze złożyło, że film przez to, że była przerwa covidowa roczna w kręceniu, trafiliśmy w 80. rocznicę tego mordu. Telewizja Polska zainteresowała się tym filmem, zaproponowali jakieś tam warunki. Nie mogę powiedzieć, że ciekawe, no, ale zaproponowali coś. W każdym razie prawdopodobnie to też będzie dystrybuowane przez Telewizję Polską. Bardzo dziękuję. Pani profesor, mówimy o Michniowie. Spojrzałem do zapisów terroru, które Instytut Pileckiego od wielu, wielu lat publikuje na stronach internetowych w języku polskim, angielskim. Tam pod hasłem pacyfikacja polskiej prowincji jest ponad 1000 zeznań. Pani już wspomniała, że Michniów, ale nie tylko Michniów. No właśnie. Co jeszcze? Jaka jest ta skala? Mówiliśmy tu o 800. Czy to jest rzeczywiście 800 czy więcej? Jaka jest skala tej naszej wiedzy na temat pacyfikacji przez Niemców polskiej wsi, polskiej prowincji w czasie II wojny światowej? To znaczy, ja uważam, że że kwestia tak naprawdę eksterminacji albo masakr na wsi, nie powinniśmy używać terminu pacyfikacja, to jest bardzo mylący termin, jest stosunkowo mało znana. Tak naprawdę to święto martyrologii wsi polskiej jest dopiero od 2017 roku, to jest bardzo niedawno wprowadzone święto i nawet sama przedstawiałam projekt poselski na Komisji Kultury, o czym sobie przypomniałam naprawdę dopiero teraz. Pamiętam, że wtedy wszyscy posłowie byli za. Nie pamiętam, jak wyglądało głosowanie, ale wiem, że nie mieliśmy absolutnie żadnych problemów, bo był to właśnie projekt poselski, który został poparty od prawa do lewa. I ja myślę, że
Ja myślę, że ten problem jest w ogóle mało rozpoznany, bo po pierwsze sam Michniów wcale nie jest tak znany. Bardzo dobrze, że jest tam to muzeum i wszystkich bardzo namawiam, żeby zobaczyli to muzeum, bo ono jest absolutnie wyjątkowe. Problem eksterminacji na wsi jest ciężkim problemem, bardzo trudnym, bardzo też trudnym jakby tak artystycznie, prawda, żeby przedstawić to w odpowiedni sposób. I tam mam takie wrażenie, że w tym muzeum się to udało, ponieważ to muzeum przywraca godność mieszkańcom. I to jest bardzo wyraźnie, bardzo pięknie wyeksponowani są właśnie ci mieszkańcy, ich życie. Robi to ogromne wrażenie. Natomiast ja myślę tak, że w repozytorium Zapisy Terroru, które Instytut Pileckiego prowadzi od 2016 roku, tak mi się wydaje, jest rzeczywiście ponad 1000 zeznań świadków pod przysięgą. I tylko, że my też przecież mamy to repozytorium od niedawna, dlatego że do 2015 roku bardzo niewielu historyków, już nie mówiąc w ogóle o opinii publicznej, miało świadomość, że Polacy mają 100 tysięcy zeznań. O tym prawie nie wiedział nikt. Ja o tym dowiedziałam się przez absolutny przypadek, dlatego że byłam dopuszczona przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ w sprawie własnego śledztwa, które poprosiłam o wszczęcie, i wtedy zobaczyłam, że jest ogromny, ogromny komponent nieczytanych zeznań, nigdy przez historyków, nigdy, które piętrzą się pod sufity, a ja widziałam tylko malutką część tego zbioru prokuratorów. I teraz dlaczego tak się stało? To znaczy my możemy czytać te zeznania, one są wstrząsające. Zeznania z Lipniaka Majoratu są, znaczy po prostu, pamiętam jak po raz pierwszy to przeczytałam i naprawdę nie mogłam spać w nocy, tak? Bo ja sama nie miałam świadomości, że to mogło tak upiornie wyglądać. To są zeznania bardzo nielicznych mieszkańców tamtej wsi, którzy w ogóle przeżyli, bo tam ta cała wieś zginęła i zginęła także okolica, bo ta wieś nie była aż tak duża i Niemcy po prostu łapali, urządzili taką wielką łapankę i tam na przykład też giną mieszkańcy Warszawy, którzy po prostu znaleźli się w złym czasie i w złym miejscu. Ale teraz wracam do tych przesłuchań prokuratorskich. Dlaczego my mamy taką niską świadomość, też jako historycy, zgódźmy się, mamy bardzo wiele książek już, które się ukazały po 89 roku, czyli po odtajnieniu wszystkich archiwów i tak dalej, prawda, które dotyczyły na przykład okupacji i one w ogóle nie odnoszą się do świadectw, do zeznań pod przysięgą. Coś, co jest na całym świecie tak oczywiste, że się pisze na podstawie indywidualnych świadectw pod przysięgą lub bez, w Polsce do 2015-16 roku tego praktycznie nikt nie robił. I teraz dlaczego? Dlatego, że część tych świadectw została jakby ujawniona w inwentarzach Instytutu Pamięci Narodowej, a część nie. Znaczy, jak idziemy do IPN-u, każdy z nas, nie wiem, historycy chodzą, prawda, pan profesor nawet był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, to przecież widzimy, co jest wykazane w inwentarzach. I nagle ja w tym pokoju prokuratora dostałam gigantyczny zbiór zeznań z północno-wschodniego Mazowsza, który widziałam po raz pierwszy i byłam absolutnie pewna, ja jestem dobrym researcherem, że ja tego nie pominęłam. I teraz dlaczego tak jest? Po 89 roku, w zasadzie w latach 90., jak właśnie powstawał Instytut Pamięci Narodowej, przyjęto wykładnie, uwaga, nie prawo, ale wykładnie prawną taką, że jeśli śledztwo w latach PRL-u zostało zawieszone, i muszę tutaj wtrącić dygresję, dlaczego zawieszone? Dlatego, że Polacy, czy Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich przesłuchiwała ludzi, w ramach pomocy prawnej to szło do Ludwigsburga. W Ludwigsburgu, czyli w tej Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych, oni zbierali swoje materiały i w zależności od miejsca zamieszkania wysyłali to do prokuratur landowych, tak? Czyli taki ten obieg dokumentów był, o, powiedzmy tak. Niestety w sprawach dotyczących zabójstw indywidualnych bądź masowych na Polakach po 49 roku albo po 50 roku, kiedy wprowadzono w życie konstytucję RFN-u, w zasadzie są nieliczne śledztwa, a procesów skazujących w ogóle nie ma. I teraz prawo międzynarodowe i prawo nasze krajowe mówi jedno. Dopóki nie dojdzie do procesów, śledztwa, przesłuchania pod przysięgą nie są odtajniane. Na przykład, nie wiem, no skazano, mieliśmy wojnę na Bałkanach i w Hadze do tej pory nie chcą ujawnić zeznań, prawda?
Ja byłam bardzo zaangażowana w to, żeby sprowadzić do Polski odtajnione materiały z Nowego Jorku. I to były materiały tej World War Commission Crime, czy jak to tam się nazywało, prawda? To było takie przygotowanie do procesów norymberskich. I to zostało odtajnione, proszę mnie poprawić, 2016? Bo ja się tym od razu zainteresowałam, dlatego że zobaczyłam artykuł w Guardianie, prawda? Czyli tak, mamy jeden aspekt sprawy. Zeznania pod przysięgą trzymane są bardzo długo, w przypadku, kiedy nie dochodzi do procesów. Tylko że w Polsce wykładnia prawna była taka, po 89. Wszystko to, co zostało zawieszone w PRL-u, powinno pójść znowu do prokuratorów i oni teraz powinni to wyjaśnić. Sprawcy nie żyją, ofiary nie żyją, a historycy zostali odcięci od pierwotnego materiału źródłowego. To jak my mamy pisać historię, prawda? I dlatego tą jedną z pierwszych moich działań w Ministerstwie Kultury to było podpisanie umowy z prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej, bo ja miałam świadomość, że tylko na tym poziomie można to po prostu zrobić. I dzięki temu powstało repozytorium zapisu terroru, bo inaczej byśmy cały czas mieli do czynienia z tą sytuacją, że prokuratorzy dysponują gigantycznym materiałem źródłowym, którego nikt nie widział. No i przede wszystkim moim zdaniem to jest problem, bo gdybyśmy mieli dostęp do tych świadectw, zeznań w latach 90., to jest jednak 30 lat, to są trzy pokolenia, to inaczej zareagowałyby i uniwersytety, ośrodki badawcze, ale też na przykład społeczności lokalne, prawda, bo jako instytut bardzo często dbamy o to, żeby na przykład małe muzea, które powstają też w małych miejscowościach, żeby miały swoją własną lokalną historię, czyli dostarczamy im tych zeznań, tak? Mówimy, gdzie one są, żeby oni sobie mogli pościągać, żeby mogli ponagrywać je, żeby odwiedzający mogli sobie posłuchać. I teraz jeśli mówimy o popularyzacji, my jesteśmy ludźmi Zachodu, to znaczy jesteśmy w stanie przyswoić coś, jeśli to jest zilustrowane konkretnym życiem człowieka, tak? Znaczy nie możemy mówić o milionach, bo jak mówimy o milionach, to wzruszamy ramionami, bo to są po prostu liczby. I tej indywidualizacji Polska bardzo potrzebowała. Więc jest pierwszy aspekt sprawy, dlaczego ta masakra albo eksterminacje wsi nie są pamiętne. One też historycznie nie są do tej pory dobrze opisane. No nie są, bo historycy nie docierali do zeznań. To są zeznania pod przysięgą, są bardzo specyficzne. Są zbierane od naocznych świadków, czyli nie można mówić o informacjach zasłyszanych od kogoś, tylko się mówi to, co człowiek widział na własne oczy. I pod względem historycznym my po prostu musimy wdrożyć te zeznania do historycznych badań. I teraz, przepraszam, jeśli mówię za długo, bo ja już mogę skończyć, a potem dokończę. Będziemy mieli jeszcze kolejne wątki. Dobrze, to ja w takim razie przerywam, już oddaję głos. Będziemy no jeszcze... Dlatego, że ja jeszcze tylko raz powtórzę. Pamiętaliśmy słabo, dlatego, że też żyliśmy w komunizmie, że na przykład nie można było nagrywać ludzi, że nie można było robić takiej normalnej praktyki pamięci, która jest w wolnych krajach, po prostu ona się rozwijała. U nas, proszę zauważyć, do 89 roku, nie wiem, no Alicja Maciejowska mogła ponagrywać ludzi potajemnie, prawda, jeśli chodzi o obławę augustowską. Profesor Kiserwański, tak? Tuż po powstaniu warszawskim też zbierał świadectwa, ale to się bardzo nie podobało. Po prostu władza komunistyczna lubiła wszystko cenzurować, a jak nie cenzurowała, no to po prostu niszczyła. I stąd też mamy bardzo taki nieduży komponent takiej historii mówionej, czyli świadectw bez przysięgi, które kształtują nam historię. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego wrócić, bo ja przyznam, że w moim życiu Michniów też odcisnął piętno i to piętno historyczne, ale pozwolę sobie wrócić w drugiej części naszego spotkania do tego tematu. Natomiast chciałbym teraz nawiązać trochę do naszego głównego tematu, do tego, co się stało w Michniowie, do tego, co się działo w innych miejscach ziem II Rzeczpospolitej, bo my ją mamy trochę... Mam wrażenie, często taką perspektywę przede wszystkim generalnego gubernatorstwa, czasami ziem włączonych do Rzeszy, a zapominamy o tym, co się działo na wschodzie. Bo to też jest wina owej polityki, owej cenzury, bo przecież okupacja niemiecka tak naprawdę urywała nam się gdzieś na linii Bugu. I to nie tylko chodziło o masakry, bo przecież to nie tylko Niemcy, mamy cały aspekt zbrodni wołyńskiej, który przecież jest bardzo, bardzo zbliżony.
do tego, co się działo w innych miejscach. Natomiast Instytut Pileckiego ma również taką misję, żeby pokazywać z perspektywy historycznej to, co się dzieje współcześnie. Pokazywać to, że ten totalitaryzm, który nam się wydaje, że został zamknięty w roku 1945, jeżeli chodzi o nazistów, Niemców, faszystów niemieckich, jeżeli chodzi o komunistów w 1991 sowieckich, że ten totalitaryzm w zmienionej formie, czasami pod zmienioną nazwą, z innymi narzędziami, ale on ciągle się pojawia. Chciałbym pana Marka Budzisza, który jest historykiem, ale jest też publicystą, zajmuje się tematyką współczesną, zapytać, czy w przenośni Michniów to już tylko historia, czy dzisiaj możemy zobaczyć współczesne tego typu masakry, które odbywają się gdzieś niemalże na naszych oczach. Dziękuję za to pytanie. Bo ja oglądając Michniów, film Za Michniów, dzisiejsza projekcja to była moja już drugie obejrzenie tego filmu. Tam jest oczywiście wiele aspektów, możemy o tym dużo mówić, ale ja bym chciał zwrócić uwagę Państwa na jeden obszar. Mianowicie moim zdaniem to jest film współczesny. To jest film, który nie tyle opowiada, czy opowiadając o wydarzeniu historycznym, opowiada, a niestety uważam też, że i wieszczy nadejście epoki, która w gruncie rzeczy będzie porównywalna do tego, co obserwowaliśmy na ekranie. Dlatego, że w moim odczuciu my przywykliśmy myśleć o zbrodniach niemieckich czy o zbrodniach rosyjskich w kategoriach pewnego ekscesu, pewnego odejścia od normy, jakiegoś zezwierzęcenia czy po prostu załamania się cywilizacji, tak jak ją rozumiemy. A w gruncie rzeczy wydaje mi się, oczywiście te wszystkie elementy mają miejsce, tego nikt nie kwestionuje, ale mamy też coś, na co zwracają uwagę strategzy i myśliciele, którzy zajmują się wojną. Ja się wojną zajmuję i dlatego czuję się w jakimś stopniu kompetentny, żeby zwrócić na to uwagę. Otóż pewna logika współczesnej wojny powoduje, iż po pierwsze strona uderzająca szuka słabych stron u swojego przeciwnika. Mówi się nawet o asymetrii prowadzenia wojny. Uderzamy nie tam, gdzie przeciwnik jest silny, tylko tam, gdzie przeciwnik jest słaby. Wojna też w sposób oczywisty, to obserwujemy na Ukrainie, ale też i obserwujemy dzisiaj w Izraelu, jest wojną w gruncie rzeczy, którą nie prowadzą siły zbrojne, ale w wojnę są zaangażowane całe społeczeństwa. Ten cywilny wymiar wojny jest coraz istotniejszy. Znaczy, wojna w coraz większym stopniu, zwłaszcza wojna współczesna, staje się wojną całego społeczeństwa. A w związku z tym, chcąc osiągnąć przewagę, atakuje się słabe elementy tegoż społeczeństwa. Mówi się nawet o rezyliencji społecznej, jako o tym głównym obszarze budowania oporu. Bo tam, gdzie państwo zawodzi, tam zdolność do przeciwstawienia się najeźdźcy opiera się na pewnych więziach o charakterze społecznym. To było bardzo dobrze widać w Polsce w czasie II wojny światowej, ale też i na przykład w Afganistanie, gdzie państwo zostało obezwładnione, natomiast opór przeciwko siłom koalicji zachodniej był zbudowany na poziomie społecznym. I atakuje się w sposób celowy, zamierzony i konsekwentny jakby tą tkankę społeczną na wiele różnych sposobów. To nie tylko chodzi o zastraszenie, nie tylko chodzi o wywołanie szoku, nie tylko chodzi o obezwładnienie strachem. Tu chodzi po prostu też o zniszczenie struktury społecznej, tak żeby opór, w tym wypadku wspieranie oddziałów majora Piwnika Ponurego, żeby to się nie mogło odrodzić czy odnowić. Czyli mamy do czynienia nie z ekscesem, czy z jakimś odejściem od norm, ale w moim odczuciu mamy do czynienia z normą prowadzenia współczesnej wojny. I to niestety napawa mnie bardzo
bardzo ponurym wnioskiem, a mianowicie takim, że w tym sensie ten film jest współczesny, że on informuje naszą opinię publiczną, jak wojna przyszłości będzie wyglądała. W sposób celowy, zorganizowany, konsekwentny i brutalny będą atakowane cele, które my uznajemy za cele cywilne. Będą mordowane kobiety i dzieci. To obserwowaliśmy na Ukrainie. To wynika już z dokumentów zdobytych przez stronę ukraińską, że rosyjskie FSB, które powołało stosowne dyrektoriaty dla każdego obwodu ukraińskiego, w sposób planowy zamierzało wymordować 8%, bo uważano, że to wystarczy, żeby kontrolować dany obwód, 8% najaktywniejszej części populacji. Więc w tym sensie nie mieliśmy do czynienia z jakimś rozpasaniem żołdactwa rosyjskiego, tak jak nie mieliśmy do czynienia z rozpasaniem niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, czy tych Einsatzgruppen, które wchodziły tutaj mordowały. I w tym sensie, na tym może zakończę ten fragment wypowiedzi, w tym sensie to jest film współczesny, dlatego że on w tej swojej warstwie opowiadania historii niesie też ważną informację, na co my jako społeczeństwo żyjące i graniczące z państwem, które przed wojny, musimy być przygotowani, bo wojna nie będzie miała takiego obrazu cywilizowanego starcia poddanego regułom prawa międzynarodowego, tylko będzie miała przebieg taki, jak obserwowaliśmy na ekranie. I to jest w pewnym sensie ten most, który łączy historię ze współczesnością. Bardzo dziękuję. To ważne słowa, bo pokazują właśnie to, od czego zacząłem pytanie, które przed chwilą padło, czyli od tego, że historycy nie muszą i nie mogą tylko opisywać historii, ale historycy muszą opisywać historię po to, żeby starać się uniknąć jej powtórzenia, a te pesymistyczne słowa pokazują, że ciągle przed nami dużo, dużo w tym pracy. I to też jest takie nawiązanie do następnej kwestii, którą chciałem poruszyć, którą chciałem Państwa zdanie w niej poznać, bo nakreśliliśmy pewien horyzont naszej wiedzy, niewiedzy na temat skali zbrodni w czasie II wojny światowej, jeżeli chodzi o owe masakry na polskiej prowincji. Jesteście Państwo zawodowo związani z różnymi podmiotami, instytucjami państwowymi, trzecim sektorem, dziennikarstwem, badaniami naukowymi. Pytanie jest bardzo krótkie, ale do Państwa wszystkich skierowane, myślę, że ważne. Co możemy jeszcze z tą wiedzą zrobić? Wiemy, co robimy, bo już tu trochę o tym powiedzieliśmy, ale co możemy zrobić z tą wiedzą po to, żeby przestrzec przed tym, żeby to się nie powtórzyło, uniknąć tego, pytanie, czy się da oczywiście, po to, żeby mówić, co sprawić, żeby słowo Michniów nasuwało jednoznaczne skojarzenia. Pana Adama Gryczmana poproszę o dwa słowa. No ja myślę, że już coś zrobiliśmy w tym temacie, chociażby ten film. Będzie jakąś przestrogą, będzie pokazywał Michniów, on jest tu wielokrotnie wymieniany i właściwie tylko o nim jest film. Ta kwestia, ten wątek grupy rekonstrukcyjnej, który jest wpleciony w film, to jest pomysł reżysera. On, jak ja spotkałem się z nim i zaproponowałem mu, powiedziałem mu, jaki temat chciałbym zrobić film i powiedziałem mu, jak to się stało, ta kwestia lornetki, zakupu. On od razu jakby chwycił w ten sposób, mówi, tak, to jest fajny temat, to jest minęło 80 lat od tamtych wydarzeń. Jakiś rekwizyt z tamtych czasów wraca tutaj w ręce i trafia w ręce kogoś, kto się zajmuje rekonstrukcjami historycznymi. Mówi, to musimy to uwypuklić, dać taki początek właśnie tego filmu. Oprócz tego filmu, co? Mauzoleum. Mauzoleum jest świetnym miejscem, gdzie możemy zawsze
wspominać te czasy i te wydarzenia. Ale co jest potrzebne? Potrzebne są osoby, które będą organizowały takie wycieczki, będą organizowały prelekcje, powiedzmy, w szkołach później. Można byłoby pozbierać 2-3 klasy, wysłać tutaj do tego mauzoleum, żeby zobaczyły to, żeby podotykały, żeby mogły z tych ekranów multimedialnych się coś więcej dowiedzieć. Dlatego, że oprócz Michniowa, tam też jest, no jest ta kwestia Kresów Wschodnich. Ja podzielę się taką informacją z Państwem. Film już był nakręcony, cały, skończony. Została nam postprodukcja. I ja, oglądając ten film, zauważyłem, że gdy pani Dorota Koczowańska, pani naczelnik IPN-u z Kielc, mówi, że nie wszystkie wsie miały tyle szczęścia, że są miejsca porośnięte trawą, lasem, że nikt nie wie, co tam się stało, a są świadkami podobnych zajść, może i gorszych. I to dotyczy Kresów. Ja ten film pokazywałem też w takim gronie młodych ludzi i zauważyłem na ich twarzach, oni nie wiedzieli, o co chodzi. Oni kompletnie nie kojarzyli tego z tym, o czym mówiła pani Dorota. I wtedy wziąłem operatora, bo tego na filmie nie widać. Wziąłem operatora, przyjechałem jeszcze raz, dlatego że przypomniałem sobie, że w Michniowie, tu mamy pana kierownika z Michniowa i on dobrze o tym wie, z tyłu jest właśnie taki obelisk poświęcony Wołyniowi. I te obrazki, te, które tam widzicie wtedy, jak pani Koczowańska mówi właśnie o tych, co nie mieli tyle szczęścia, to jest dograne już. I to myślę, że też zrobi swoją robotę dla tych ludzi, którzy nie są historykami, nie mają takiej świadomości, nie wiedzą tak jak te osoby, które oglądały ze mną, nie wiedziały, o co chodzi. Zwróćmy też uwagę na zbieżność dat. Krwawa niedziela, tak. 11 lipca, a tu mamy 12-13. Tak. Augustów jest też 12. No właśnie, ale tutaj nawet mamy rok ten sam. Przecież. Zgadza się. Więc ta historia tutaj się przenika. Pani profesor, co jeszcze możemy? Ja wiem, że już mamy pewien dorobek. Tak, już mamy bardzo mało czasu. Nie, to z czasem jeszcze, ale ja wiem, że mamy też już pewien dorobek, pewną podbudowę tego, co robiliśmy. Ale my ciągle chyba musimy mówić ciągle nowym językiem. Ja podzielę się z Państwem taką refleksją na chwilę, bo ja tak się zastanawiałem, jak pierwszy raz usłyszałem o tym filmie, obejrzałem go pierwszy raz, też go już drugi raz widziałem. Zastanowiłem się, czy my do ludzi, których nazywamy pokoleniem TikToka, tak się często mówi o dzisiejszych nastolatkach, nawet dwudziestolatkach, a TikTok poleca, żeby filmy wrzucane miały do 19 sekund i mamy coś, co jest 200 razy dłuższe. Czy my dotrzemy do tych, do których chcemy? Ale to zostawiam to pytanie na razie w zawieszeniu, natomiast pani profesor, właśnie, co możemy, czy jeszcze coś możemy, czy są jeszcze obszary, które powinniśmy wykorzystać? Nic, ja przede wszystkim jestem pełna podziwu dla Państwa i dla właśnie tej siły wspólnoty lokalnej, dlatego że ja się całkowicie zgadzam, że Michniów miało tyle szczęście, że tam wrócili ludzie, pamiętali ludzie, pielęgnowali tą pamięć, bo tam przecież bardzo długo ta wieś pamiętała no siłą, że tak powiem, woli własnej, tak? To nie było państwowe wcale i przecież to muzeum powstało też niedawno. Pan mówił o Wołyniu. Jest bardzo dużo takich wsi na Mazowszu, na Lubelszczyźnie. Pamiętam, mieliśmy upamiętnienie w Starym Lipowcu i tam właśnie to jest na Lubelszczyźnie. I tam powiedziano mi o wsi Borów, gdzie zginęło około... 800. Tak, około, nawet się liczy, że to ja wtrącę więcej, tylko, prawda? Borów, no. To jest... No to zna Borów. Tak, to jest koło Stalowej Woli. Mhm. I my tam, nasza grupa rekonstrukcyjna, w
współdziałał właśnie z grupą zborową. My tam często jesteśmy na uroczystościach, to, bo to te wydarzenia stały się 2 lutego, w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej. I tam, no tam też swój wkład duży miały oddziały... To była zemsta. Tak, to była również, tak, dokładnie na tej samej zasadzie. Ta wieś pomagała. I tylko tyle, że tam właśnie mamy też taką grupę rekonstrukcyjną Kawaleria Kowalów. I oni z nami często robią rekonstrukcje historyczne. No tak, ale teraz, więc ja jestem pełna podziwu dla Państwa i uważam to za bardzo dobry projekt i powstanie tego muzeum. To jest absolutnie siłą wspólnoty lokalnej. Ale zastanawiam się właśnie, dlaczego mamy pamiętać. To znaczy, ja nigdy nie traktuję historii jako hobby, ani jako, nie wiem, spożytkowania czasu wolnego. Tak? Znaczy, historia jest po coś. Znaczy, historia jest po to nawet, że... Nie wiem, czy uczyć, bo się nic nie uczymy. Ale no, historia jest przede wszystkim po to, żeby jakby ostrzej zobaczyć rzeczywistość. O, ja bym powiedziała tak, tak? Musimy się trochę cofnąć i zobaczyć, czy nie ma jakiejś kontynuacji. I tutaj się całkowicie zgadzam. Całkowicie się zgadzam z tą tezą, że to nie jest żaden eksces. Tak się prowadzi wojnę. Tak wygląda wojna na Ukrainie. Palą, mordują, gwałcą. To jest świadoma strategia. Tak? Tutaj nie mamy do czynienia, mówimy często zwrodnialcy, prawda, barbarzyni, ale to jest świadoma strategia. To jest świadoma strategia także używana przez terrorystów z Hamasu, tak? Którzy przecież po co oni wymordowali tych ludzi w Izraelu? No, znaczy jaki był tego cel? Żaden, tak? Ale moim zdaniem sens tej historii, jeśli ona ma nam coś dzisiaj przynieść, jest taki, po pierwsze, żeby to zrozumieć. Musimy odciąć jakby uczucia i zrozumieć, że jest to pewna strategia wojenna, która nam może nie tyle zagraża, ale jeśli przyjdzie wojna, to nam może być taka. Jeśli ja bym miała w ogóle wymyśleć sobie, po co nam jest wiedza na temat Michniowa, na temat Lipniaka Majoratu i tych innych miejscowości, no przede wszystkim ona też powinna nas motywować, prawda, do czegoś, tak. Nie wiem, no wiem, że dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi wstępuje do WOT-u i oni też powinni mieć tą wojnę nie tylko pod względem takim militarnym, ale troszkę powiedziałabym z pewnego dystansu zobaczyć ją, tak. Dla mnie na przykład robienie filmów szkoleniowych, jak wygląda konflikt zbrojny dzisiaj, byłoby czymś niezwykle ważnym i uważam, że po prostu polska młodzież powinna być tego najzwyczajniej w świecie uczona. Jeśli chcemy wdrożyć jakąś strategię obronną, tak? Jeśli myślimy, no jesteśmy przyfrontowym krajem, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, ona już jest. Więc wykorzystajmy tą wiedzę, żeby dzisiaj ta młodzież zrozumiała, w jakim świecie żyje. Jak mówię, wykorzystajmy przeszłość, żeby wyostrzyć spojrzenie na świat, w którym my jesteśmy. I ja bym to widziała właśnie w taki sposób, tak? Bo bardzo często te dyskusje trochę idą w bok. My ciągle patrzymy na Michniów, że to jest przeszłość. Ale popatrzmy, co jest na Ukrainie. Jeszcze powiem więcej. Tuż po ataku Rosji na Ukrainę w Instytucie Pileckiego powstało Centrum Lemkina i tam zbieramy świadectwa, prawda? Świadectwa od uchodźców i świadectwa Ukraińców tam na Ukrainie. I nas uderzają te podobieństwa i bardzo często mówimy, zresztą to się też słyszy od dziennikarzy, że Rosjanie się nie zmieniają, prawda? Że te referenda wyglądały w podobny sposób, tak jak w Polsce w 1939 Dokładnie roku tak i samo. Referenda, też prawda, mieliśmy, na tych zajętych... Też mieliśmy dwa państwa, które powołano sztucznie. Tak, no i to są tak uderzające podobieństwa we wszystkim, ale też bardzo podobnie, to jest w ogóle ciekawe, jak wygląda ten moment ataku. My jeszcze chcemy zebrać świadectwa, żeby pokazać, jak wygląda pierwsze godziny po ataku. Czyli kiedy jest przekroczona granica, wojska wszystkie przygraniczne ponoszą klęskę i oni wchodzą. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to wygląda naprawdę jak w 1939. To znaczy, po pierwsze szukają samorządu lokalnego, po drugie mają listy proskrypcyjne, po trzecie zaglądają do wszystkich muzeów, szkół, wyciągają na uczycieli. I tutaj... To nasze twierdzenie, że Rosjanie się nie zmieniają, bo się wojna nie zmienia. Znaczy, to jest świadoma strategia i ona będzie prawdopodobnie tak prowadzona. I według mnie
powinniśmy o tym wiedzieć. A czy nasz wybór zależy, tak? Czy możemy tą wiedzę odrzucić, czy możemy jej użyć, ale ta historia jest żywa, to znaczy ona jest, jak mówię, dla mnie wiele objaśnia z tego współczesnego świata. Widziałem, że pan Marek Budzisz machał ze zrozumieniem głową. Ja może powiem pewną rzecz w gronie historyków i pasjonatów historii niepopularną, albo może heretycko brzmiącą. Otóż ja uważam, iż tego obszaru czy tej tematyki nie można zostawić historykom. Nie można ograniczyć tylko do pewnej opowieści o przeszłości. Dlatego, że mamy do czynienia z pewnym zasobem wiedzy, również znajdującym się w tych aktach, o których pani profesor mówiła, którą to wiedzę można operacjonalizować. W tym sensie, że pewne wzory postępowania, działania, też i reagowania, one są powtarzalne. To trudno wymyśleć coraz to nowe formuły czy sposoby prowadzenia wojny. A zatem w interesie państwa i systemu obrony czy systemu odpornościowego państwa jest poznanie w tym sensie historii, że to powinno służyć budowaniu pewnych procedur czy wzmacnianiu procesów, które teraz muszą się dziać. Strategzy studiują bitwę pod Cannami nie tylko dlatego, że interesuje ich przebieg tego starcia, ale pewien model działania i operowania czy manewru jest w gruncie rzeczy uniwersalną wartością. I w tym sensie to, o czym rozmawiamy, powinno nam dostarczyć wzorów postępowania, świadomości zagrożeń, tego, jak reagować, z czym możemy mieć do czynienia, jak się przygotować na pewnego rodzaju zagrożenia. I to jest w interesie, a ja bym powiedział też w odpowiedzialności państwa. Więc w tym sensie tutaj bez aktywności publicznej, społeczna jest aktywnością wspierającą i niezwykle pożądaną, ale bez aktywności państwowej nam będzie trudno przejść od myślenia, iż opowiadamy o historii, o czymś, co było tragiczne, ale już się zakończyło, na rzecz tego, że mówimy w gruncie rzeczy o współczesności, a być może też o przyszłości. Do tego musimy zaangażować nasze państwo i no, tak na to patrzę, szukając odpowiedzi na to pytanie, czy jesteśmy w stanie społeczeństwo TikToka, czy młodzież przyzwyczajoną do formatu TikToka skłonić do nieco głębszej refleksji. No, czy jesteśmy? Nie wiem, ale powinniśmy próbować, to jest pewne. Kwestię TikToka można rozwiązać. Rząd w Nepalu właśnie zabronił używania TikToka, więc może i u nas to też by... Ale to żartem oczywiście. Natomiast tak, tu jest wymagana aktywność państwowa w każdej fazie tego, nazwijmy to, procesu poznawania przeszłości, operacjonalizowania i przekładania wzorców przeszłych na czasy współczesne, bo to w moim odczuciu tak powinno przebiegać. Aż mnie kusi, żeby ten temat pociągnąć, bo przecież są państwa, które już to robią, wspomniany Izrael. Moim zdaniem byłby dobrym przykładem, no ale nie czas i nie miejsce, żeby tą dyskusję w nowe strony pchnąć, bo przecież obiecałem, że będzie okazja przejąć mikrofon i zadać pytanie. Jeżeli ktoś z państwa chciałby, to zapraszam do zabrania głosu. Ja będę tutaj starał się ten mikrofon podawać. Dziękuję bardzo, Józef Menes. Pole do działania jest ogromne dla twórców. Proszę zobaczyć, że dopiero kiedy Wojtek Smarzowski nakręcił Wołyń, to ta historia też stosunkowo dobrze znana w wspomnieniach ludzi, w książkach po transformacji, to jednak do szerszej opinii publicznej trafiła dopiero po tym dziele Wojtka Smarzowskiego. Książki historyczne są pasjonujące, ale nie czyta ich tysiące ludzi. Co do sposobu prowadzenia wojny, ona się nie zmienia. No, w I wojnie światowej generał niemiecki
spowodował masowy ostrzał Kalisza, prawda? Było to też już zbrodnią ludobójstwa, bo po prostu demolował miasto. Proszę sobie przypomnieć rzeź Woli w pierwszych dniach powstania. To tylko temu miało służyć, żeby zastraszyć ludność i powstańców. Że ludność cywilna zawsze ponosi największe straty, no to mamy w Powstaniu Warszawskim właśnie 18 tysięcy powstańców, a około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Także te mechanizmy od lat się nie zmieniają niestety i w tym sensie ma pan rację, że przyszła wojna będzie tak samo wyglądała, bo wiele dziesiątków lat temu tak wyglądała. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że trudno jest z tym przebić się, jeżeli środowisko lokalne się nie zajmuje sprawami z historii swojej. Konferencja na tym Borowie, pierwsza konferencja poświęcona martyrologii polskiej wsi była w 2005 roku. Lokalne środowisko się zebrało i spróbowało upamiętnić te historie. To dotyczyło nie tylko Borowa, ale okolicznych wsi, tam nawet ponad 1000 ludzi zginęło w równie barbarzyński sposób, spaleni najczęściej. Tu spytam pana z Muzeum Martyrologii, czy wy macie na przykład materiały z tej pierwszej konferencji w Borowie, która była w maju 2005 roku? Jeśli tak, to tylko materiały fotograficzne tego typu, ale na opakowaniu. To proszę się zwrócić do pani dyrektor Gawin. Pani dyrektor Gawin ma takie materiały z Borowa, z tej konferencji. Jeszcze powiem na własnym przykładzie. Pracownik Instytutu Pileckiego dotarł do mnie w związku z tym, że odnalazł zeznania mojego ojca w 1945 roku składane i zaproponował mi opublikowanie tych zeznań w zapisach terroru. Jeszcze jedna informacja. Jeden z polityków zdecydował o wysłaniu do wszystkich gmin w Polsce listów, apeli zachęcających czy wzywających ich do oszacowania strat wojennych w danej gminie. Czyli poszło ponad 3000 pism, bo tyle jest gmin w Polsce, 3600 chyba, do każdej gminy poszło. I teraz ja ciekawy jestem, czekam na rezultat, ile gmin zareaguje. Na razie słyszę o kilkunastu przypadkach. Kiedy straty wojenne Warszawy liczył pan profesor Lech Kaczyński, za przykładem poszli Poznań, Łódź, Białystok, chyba Katowice, o ile pamiętam. Także dobry przykład daje rezultaty. A chciałem spytać pana, nie jest pan w prezydium, ale mimo wszystko, w zeznaniach świadków z masakry w Michnowie pojawia się nazwisko Kwardowski, Stefan Kwardowski, jako podejrzany o donos do Niemców, o współpracę z Gestapo i wywołanie w sumie, być może niekoniecznie, być może to było takim ostatecznym argumentem dla Niemców, że spalili Michniów. Czy wiadomo, czy on był, czy było jakieś śledztwo odnośnie tej osoby prowadzone, czy został skazany, czy może sąd podziemny go nakazał rozstrzelać w czasie okupacji jeszcze? Dziękuję. Dziękuję panu za wypowiedź. To ja może, zanim odpowiem, to powiem kilka słów uzupełnienia tych tematów, które szacowne grono ekspertów poruszyło. Mauzoleum w Michniowie już podejmuje działania szersze niż tylko opowieść o samym Michniowie, bo choćby przez wystawy czasowe my opowiadamy o najnowszej historii. Mieliśmy wystawę czasową dotyczącą polskiej pomocy wobec Ukrainy, gdzie polskie dzieci poproszono o to, by namalowały to, jak one tą historię widzą. I co straszne, bo mamy rysunki z konkursu przeprowadzonego tuż po wojnie, gdzie również poproszono dzieci o to, by namalowały to, jak wygląda wojna. To są rysunki 1:1, gdzie widzimy śmierć, zmieniają się tylko metody zadawania tej śmierci. Tutaj zamiast karabinów są rakiety. Ale takie historie
o takich rzeczach także można dowiedzieć się w mauzoleum. Odpowiadając na to pytanie, jeśli chodzi o to, dlaczego Michniów, bo to jest w zasadzie takie główne pytanie, które zawsze my słyszymy, ono jest szerokie. Nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie, że to było przez postać jednego donosiciela. Wiemy, że tutaj pomijając jego nazwisko, bo nie jest tego warte, ale partyzant z oddziału Piwnika, Motor. Podporucznik. On, tak, ale tutaj czasami wiemy, że on także w swoich donosach stwierdzał, że Michniów jest bardzo ważnym miejscem, gdzie ta pomoc partyzantom jest udzielana. Trzeba też tutaj o tym, że tak powiem, to nie padło, ale warto o tym wspomnieć. Z Michniowa do Berezowa, gdzie znajduje się linia kolejowa, jest w zasadzie 2 kilometry. Większość ludzi, którzy przyjeżdżali z miasta, z Warszawy, z innych miast, do lasu, do partyzantki, oni przechodzili przez Michniów, który był, dzisiaj byśmy użyli pewnie takiego określenia, hubem nowoczesnego, takim miejscem, gdzie ci ludzie otrzymywali informacje, były skrzynki kontaktowe i oni byli bezpośrednio rozdysponowani po lasach, po oddziałach partyzanckich. Michniów był ważny. Dzisiaj można powiedzieć, że najprawdopodobniej Michniów, ten wybór Michniowa, to była ta kalkulacja. To nie był też przypadek, że akurat Michniów, ale spośród wielu miejscowości, które na pewno pomagały partyzantom, Michniów się wyróżniał i do tego dochodził też fakt, że duża część mieszkańców, młodych chłopaków z Michniowa, to byli partyzanci. I o tym w zasadzie całe ci szpicle, oni o tym wiedzieli. To nie było tak, że wszystko dało się ukryć. Trzeba też pamiętać, że struktury partyzanckie czy konspiracyjne w Michniowie były już tworzone od początku wojny. Panie doktorze, chciałabym panu, przepraszam, że tak wchodzę w wypowiedź, ale chciałabym pana o coś bardzo zapytać. Bo zgodzimy się, że ta wieś jest wyjątkowa, pamiętała, ma przepiękne muzeum postawione przez, według projektu Museum International Design, bo poznaję kilka pracę. I pod tym względem ma wyjątkowe też warunki, żeby prowadzić tą politykę pamięci, ale nie w skali tylko jednej swojej wsi, ale także w skali całej Polski. Myśmy już zgodnie tutaj, czy wspomnieliśmy o tym, że tych przypadków masak czy eksterminacji wsi było znacznie więcej, prawda? Czy na przykład chciałabym pana zainspirować, żeby stworzyć taką ogólnopolską sieć u was właśnie, tych miejscowości i być może poprosić do współpracy z samorządem, tak? Dlatego, że jest strasznie ważne, żeby to się odbywało z udziałem samorządów, ale też ważne, żebyście byli centrum pewnej informacji na temat wsi podczas II wojny światowej, tak? Nie tylko Michniów, ale jeszcze i wiele takich innych miejsc. Czy na przykład myśleliście o tym, żeby takie integracyjne zjazdy, które by integrowały nam społeczność lokalną, samorządowców, ale też konferencje o charakterze naukowym cyklicznie prowadzić? To powiem tak, powiem co zostało zrobione, bo tych działań było bardzo, bardzo wiele. Michniów na pewno od lat był centrum dla tych wszystkich miejscowości, które znajdowały się w Hrobie Świętokrzyskim. To było najłatwiej, najprościej. Krzyże, które były stawiane przed powstaniem naszego mauzoleum, one były dobitnym przykładem tego, że ludzie pamiętają. Jako widoczny świadek tej pamięci stawiali taki krzyż. Tych krzyży było wiele. Między innymi próbując odpowiedzieć na to pytanie, powiem tak. Powstała mapa interaktywna, która obejmowała miejsca spacyfikowanych polskiej miejscowości na terenie całej II Rzeczypospolitej. My staramy się poszerzać tą wiedzę, nie tylko na zasadzie miejsce i tyle osób zginęło, ale próbować dochodzić. Czasami są to karkołomne wyczyny, bo tak jak tutaj mówiliśmy, są miejscowości, o których już wszyscy zapomnieli, oprócz kart historii, gdzie jest ta miejscowość pisana czasami z błędem. To też bardzo utrudnia identyfikację tego miejsca.
my staramy się być na każdą inicjatywę otwarci, bo w zasadzie nie ma tygodnia, żeby ktoś do nas się nie zgłosił. Raz, z prośbą o kwerendę, dwa, z informacjami, na które ciężko odpowiedzieć, bo jeśli ktoś do nas pisze i pyta się o los dziadka, osoby, która, można by rzec, no nie zaistniała w wielkiej historii, ciężko znaleźć i pomóc, ale staramy się. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, o którą my dbamy i o której nigdy nie zapominano. Kwestia wschodu. Michniów, tak jak tutaj było wspomniane, to jest miejsce poświęcone pamięci minimum 817 miejscowości spacyfikowanych przez Niemców na terenie II Rzeczypospolitej, ale to jest także historia według różnych szacunków, od 2,5 do 3,5 tysiąca miejscowości spacyfikowanych czy zniszczonych. Tutaj kwestia tego nazewnictwa też dla nas jest, że tak powiem, jest ten znak zapytania. My posługujemy się tym określeniem chyba najbardziej z tego powodu, że polska historiografia nie stworzyła lepszego. Nie ma słowa, które by łączyło w sobie tragedię poszczególnych miejscowości zawierającą właśnie gwałty, zniszczenie, rozstrzelanie, grabież jako jedno słowo. Myślę, że to też może być coś, co powinni historycy w przyszłości stworzyć. Może jest to, że tak powiem, możliwe. Michniów nadal stara się także dochodzić do tych, którzy przeżyli. Bo staramy się poprzez relacje, poprzez nagrania tych relacji utrzymywać tą pamięć, bo też wiadomo, że no, większość tych ludzi jest albo u schyłku życia, albo, bo mamy także osoby, które przeżyły pacyfikację, ale z nimi już nie pozmawiamy, bo raz ta tragedia tak mocne, ciężkie piętno na ich odcisnęła, że oni nie są w stanie. I taką historię dane mi było słyszeć, że jedna z osób, które przeżyły pacyfikację, gdy tylko się wspomniało słowo Michniów, ona, histeria, płacz, nie była w stanie nawet słowa wykrztusić. Więc tych historii, tych prób dotarcia do tej prawdy i do tego szerokiego tematu jest bardzo, bardzo wiele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeśli mogę słówko jeszcze, bo tak, nie miałem chciałbym okazji. Państwa prosić o ostatnie wypowiedzi. Co do społeczności TikToka, młodzieży i pracy z nimi, mam swoje doświadczenia, jeśli chodzi o grupę rekonstrukcyjną. W ogóle jestem orędownikiem grup rekonstrukcyjnych, bo to są środowiska właśnie pasjonatów. Tam nie trzeba namawiać, tam nie trzeba jakichś pieniędzy kłaść. To wszystko jest za nasze jakieś oszczędności, za jakieś pieniążki, które tam sobie odkładamy na te tematy. Ale mogę powiedzieć, jak my pracujemy z młodzieżą, jak próbujemy docierać do młodzieży i robić tak zwane żywe lekcje historii. I teraz proszę sobie wyobrazić lekcję historii, gdzie przychodzi Belfer, który zadaje, macie od tej strony do tej strony przygotować i za to będziecie oceniani. A jak przyjeżdżamy jeepami na dziedziniec szkolny, motorami, z bronią, z replikami oczywiście, z wyposażeniem, z umundurowaniem, to jest całkiem inna rozmowa. Te dzieci dosłownie się lepią do nas, pytają się i to jest właśnie okazja, to jest moment, w którym można te historyczne wydarzenia przybliżać im. Oni sami się pytają, oni sami są chętni wtedy. Mało tego, po jakiejś tam przejażdżce takim pojazdem, po tym oni się potem domagają u nauczycieli, którzy no, też mamy takie informacje, że są związani w jakiś sposób przez kuratorów. No nie mają, wczoraj nawet robiliśmy pokaz filmu o kapelanach Wojska Polskiego dla klubu seniorów i mieliśmy tam takie środowisko nauczycieli. Oni nam powiedzieli, że nauczyciele nie chcą ryzykować.
No bo jest pojazd, no może tam dziecko spać, może się coś wydarzyć. I tak właściwie nie wyrażają zgody na, często na wjazd na przykład takiej grupy rekonstrukcyjnej, która by im pokazała, a młodzież się naprawdę pali do tego. Tu też ukłon w stronę państwa. Mówię o ministerstwie, o urzędnikach państwowych, którzy no, mogliby w jakiś sposób też wspomagać takie grupy. A to są koszty ogromne pojazdów, mundurów. Ja nie wiem, czy tak sobie państwo orientujecie się, ale na przykład ubrać jednego członka grupy rekonstrukcyjnej od stóp do głów z repliką broni, z pasem, kaburą i tak dalej, to jest kilka tysięcy złotych. Pojazdy to już mówię, to już idą w dziesiątki tysięcy złotych. I to wszystko jest, to mamy gotowe. My chcemy to dawać. Robimy oprawy patriotyczne, robimy przy każdym święcie państwowym. Są młodzi ludzie, którzy uczestniczą, składają kwiaty, palą znicze. To wszystko jest, ale to my robimy jakby na swoje konto. Chciałbym to powiązać bardziej właśnie ze szkołą, być może raz w miesiącu, no nie wiem, jakieś wytyczne kuratorium jakby były takie, to może ci nauczyciele nie byliby tacy oporni. To nie jest na wytyczne kuratoriów, tylko wyżej, mianowicie nauczycieli zobowiązuje podstawa programowa, o której tu wspomniałem. I realizację. Ale myślę, że to jest temat trochę na inne spotkanie, a myślę, że ten czas już nam naprawdę dobiega końca. Bardzo proszę, pan Marek Budzisz jeszcze. Ja krótko chciałem, bo chciałem nawiązać do tu wypowiedzi pana, który zwrócił uwagę na dość oczywisty fakt. Otóż mamy do czynienia z filmem. Film, zupełnie inaczej niż książka historyczna, monografia czy opracowanie, zupełnie inaczej oddziaływuje i inaczej oddziaływuje do tej części opinii publicznej. Nam to trudno zrozumieć, ale są tacy, którzy nie interesują się historią albo nie pasjonują się historią. I tu bym zwrócił uwagę na dwa elementy. Otóż ja pierwszy raz miałem sposobność obejrzeć film Zamichniów na festiwalu zorganizowanym w Birczy, małej miejscowości niedaleko Przemyśla, która jest, że tak powiem, wynikiem społecznej aktywności tutaj obecnego pana Sławka Kwoki i fundacji Ułani Króla Jana. Ta fundacja ma też dwie ambicje. Znaczy, po pierwsze, przywrócić polskie kino historyczne, które wydaje się, że przez lata znajdowało się w zapaści. Ale po drugie, co jest wydaje mi się jeszcze ważniejsze, a może ciekawsze, otóż ten festiwal w Birczy był festiwalem filmów amatorskich opowiadających o historię. I fundacja, z tego co się orientuje, ma też ambicje w tym sensie wejść do szkół, że ucząc młodzież, jak się robi filmy, bo to niekoniecznie trzeba od razu robić filmy historyczne, ale już samo robienie filmu, czy produkcja, czy kręcenie jest pewnym, powiedziałbym, integracyjnym przedsięwzięciem. I to trochę też przypomina to, co robią grupy rekonstrukcyjne, czyli zachęcanie przez uczestnictwo, przez zaangażowanie, przez dawanie nowych umiejętności, możliwości, zdolności, a nie tylko w postaci takiego pasywnego sytuowania się na pozycji odbiorcy. To jest coś, co wydaje mi się, zwłaszcza w tych czasach współczesnych, jest niezwykle istotne, to tym bym chciał zakończyć. No, budujmy nasze kino historyczne. Pani profesor? Ja chciałam powiedzieć, że teraz jest moda wśród lewicy na chłopomanie, to znaczy na książki, które opowiadają z perspektywy ludowej ostatnie 200-300 lat. I być może to jest też moment, żeby zwrócić uwagę na położenie chłopów w czasie II wojny światowej i ją trochę opowiedzieć od nowa. Ale mi się wydaje tak, że dopóki to będzie opowiadana jako historia, to dużo osób to po prostu odrzuci. Po pierwsze z naturalnego względu, bo ludzie nie lubią patrzeć na nieszczęścia. I po co mają się katować, prawda, po raz kolejny przechodzić przez to samo. Więc mi się wydaje, że trzeba o tej historii też opowiadać w miarę współcześnie, tak żeby lepiej zrozumieć świat, w którym my wszyscy żyjemy i lepiej zdiagnozować zagrożenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, tu się pojawiło tyle wątków, do których chętnie bym nawiązał, gdyby nie jedna rzecz, czas.
Proszę Państwa, jak w 1984 roku wiosną spotkałem panią Mariannę Grabińską w tym domu, który tu był pokazany. Miałem 10 lat. To były pierwsze moje doświadczenie z świadkiem historii poza rodziną. Między innymi dlatego zostałem historykiem, że trafiłem dawno, dawno temu do tego domu z tym krzyżem Grunwaldu, który tutaj był na zdjęciu. Więc dlatego bardzo dziękuję, że mogłem też dzisiaj tutaj wziąć udział, bo nie zdradziłem tego pani dyrektor wcześniej. Więc to też jest historia, która w jakiś sposób mnie osobiście dotknęła i być może dlatego zawsze wiedziałem o Michniowie. Bo ktoś mnie kiedyś, moja mama, zawiozła do Michniowa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Byliśmy uczestnikami pokazu filmu Zamichniu w reżyserii Adama Szpary, zrealizowanego przez Adama Gryczmana i Fundację Prawda i Pamięć. Mogliśmy wysłuchać refleksji kilku słów pani profesor Magdaleny Gawin, pana Marka Budzisza i pana Adama Gryczmana. Myślę, że jeszcze w kuluarach pewnie będą rozmowy, refleksje, wymiana poglądów. Ale już tą część oficjalną pozwolę sobie oficjalnie zakończyć. Dziękuję Państwu za dzisiaj.